Różowy, zielony, niebieski i żółty to właśnie te kolory niedługo ogarną Stadion Olimpijski. Już w sobotę 31 sierpnia odbędzie się pierwsza edycja wrocławskiego The Color Run Hero. Mówimy o The Color Run, że to jest najszczęśliwsze 5 km na świecie. Tak naprawdę to jest wyjątkowa formuła, wydarzenie o formule, które łączy w sobie piknik, bieg i festiwal. Także tutaj nie liczy się czas, nie jest to typowy maraton. 5 km można przespacerować, przebiec, bądź nawet pokonać u taty na barana. Tutaj dzieci mogą w ten sposób pokonać najszczęśliwsze 5 km. Więc liczy się zabawa, nie czasówka i tak naprawdę najważniejsza jest ilość kolorowych uśmiechów przebiegających przez metę. To się liczy w The Color Run. Uczestnicy biegu zostaną pokolorowani nie tylko na początku biegu, ale również po każdym przebiegniętym kilometrze. I to nie koniec niespodzianek. W tym roku na trasie wyjątkowo mamy dmuchane przeszkody i stację z puszystą, magiczną, bajkową, kolorową pianą. Meta nie kończy zabawy, nie lecimy do domu pod prysznic. Wkraczamy tak naprawdę w strefę pełną zabaw, konkursów przygotowanych przez partnerów wydarzenia, jak również przez organizatora. Będzie tam scena główna, będzie kolorowa dyskoteka, ponownie eksplozja kolorów, wyjątkowa flaga polsko-czerwona również na koniec, na którą warto poczekać. Kto właściwie może brać udział w biegu? W The Color Run udział może wziąć każdy, bo jest to bieg dla każdego. Tak naprawdę nie bieg, tylko magiczne wydarzenie pełne uśmiechów i zabawy. Niezależnie od wieku, niezależnie od kondycji fizycznej. W tym roku mamy również pakiet wyjątkowy dla wielopokoleniowej rodziny. W tym pakiecie naklejka Super Rodzina i bransoletki. Tu chcemy zachęcić w ten sposób do tego, aby udział w The Color Run był dla rodzin wielopokoleniowych, dla babci, dla dziadka, dla mamy i dla najmniejszych, nawet dla dzieci w wózkach, dlatego w tym roku taki wyjątkowy pakiet. Czyli The Color Run jest nie tylko dla sportowców, nie dla maratończyków, ale również dla zwykłych kanapowiczów i osób, które chcą mile, fajnie spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Wrocławska edycja The Color Run zapowiada się fenomenalnie, więc jeżeli nie macie jeszcze Państwo planów na ten ostatni wakacyjny weekend, zapraszamy do wzięcia udziału w tym kolorowym wydarzeniu. Dla Echo24 Martyna Jasińska-Sroka.